Tarcza jest narzędziem idealnym, jeśli trzeba, podniesiesz na niej ciężkie trzosy. Jest ich herbem króla, złotym i pochwalnym, a gdy padnie w boju, to na niej go wyniosą. Tarcza broni, nie rani nigdy bez potrzeby, jak miecze w łaknącym ciągle krwi ataku. Nie wymaga bycia niczym działo, żeby rozsiewać terror, by siać poczucie strachu. Nie jest tak, że igłą, co w dwojakim swym znaczeniu zszywa ludziom łachy, a rozpruwa związki, kiedy wstrzykuje narkotyk, by ktoś zapomniał o istnieniu. Tarcza jest reliktem pokory oraz troski. Neron dzierży włócznie, a Attila łuk, Napoleon szable, Stalin armat huk. Kto podniesie tarczę w swoje lekkie dłonie? Kto stanie nad nami i nas obroni? Jeśli wesprzesz się o tarczę, zostanie ona rusztowaniem. Gdy rozpierzchną ciemne chmury, powieś ją na ścianie, namalujesz na niej obraz istnienia. Będą dzierżyć treści jej następne pokolenia. Następne pokolenia. Bo tarcza jest narzędziem idealnym, jeśli trzeba, podniesiesz na niej ciężkie trzoso. Jest i herbem króla, złotym i pochwalnym, a gdy padnie w boju, to na niej go wyniosą. Tarcza broni, nie rani nigdy bez potrzeby, jak miecze w łaknącym ciągle krwi ataku. Nie wymaga bycia niczym działo, żeby rozsiewać terror, siać poczucie strachu. Nie jest tak, że igłą, co w dwojakim swym znaczeniu zszywa ludziom łachy, a rozpruwa związki, kiedy wstrzykuje narkotyk, by ktoś zapomniał o istnieniu. Tarcza jest reliktem pokory i troski.